Siemaneczko wszystkim, jesteście na kanale Arturka, to już jest drugi dzień maratonu Ostrego Cięcia. Dzisiaj razem z Tomaszem i Andrzejem pojedziemy do... Nie wiem, nie ma napisanego, gdzie oni będą robić swoje rewolucje fryzjerskie, ale to może lepiej nawet dowiemy się razem z Andrzejem i Tomaszem w tym samym momencie. Szykujcie sobie coś fajnego do jedzenia, przygódźcie sobie jakąś zimną wodę, bo naprawdę ma być dzisiaj gorąco. No a my zaczynamy. Nie, stop, nie zaczynamy. Znów zapomniałem powiedzieć, że w opisie jest mój Instagram i mój Discord. O tym zapomniałem, a teraz zaczynamy. Przygotowany na podróż? Bardzo, bardzo. Zebrałem informacje dotyczące miejscowości, do której jedziemy. Liniewo. Wyobraź sobie, że w zeszłym roku odbyło się tam najwięcej diamentowych i złotych godów. 22 pary. Chyba żartujesz. Nie. Przecież ci ludzie mają po 100 lat. Może nie aż tyle, ale... Nie ma wątpliwości, że gminę Liniewo zamieszkują głównie starsze osoby. I nie ma się co dziwić, w końcu kaszubskie jeziora i lasy mogą sprzyjać długowieczności. Czy w takim właśnie klimacie odnajdują się dwie miejscowe fryzjerki? Nazywam się Ilona Richard, mam... To skoro tam są tylko starsze osoby w tej miejscowości się znajdują, to ja bym zrobił tak, żeby mój salon wyglądał tak bardziej z PRL-u, tak żeby ci starsi ludzie przychodzili do mnie i czuli się w domu. Ale wtedy wiadomo, że ja od razu automatycznie odstraszam młodych ludzi od swojego salonu, ale mi się wydaje, że w tej miejscowości młodych ludzi chyba nie ma. Prowadzę jako jedyna salon fryzjerski w Liniewie, a cała gmina ma 5000 mieszkańców. Stop! Ta pani chce powiedzieć, że tylko ona ma salon fryzjerski w tej miejscowości i nikt do niej nie przychodzi? To albo ona naprawdę mega źle obcina, albo ma ceny z kosmosu, bo jest jedyną fryzjerką w całej miejscowości, albo ja nie wiem, co jest. Albo może źle się reklamuje, nie wiem, jeżeli ona nie wie, jak się reklamować, to ja bym na jej miejscu bym napisał ogłoszenie w gazecie, że halo, otworzyłam się. I każdy starszy człowiek by wiedział o tym, że taki salon istnieje, bo starsi ludzie czytają gazetę. Wiesz, to jest żyła złota. Kraina mlekiem i miodem płynąca. Mam jeszcze pracownicę Anię, która jest moją koleżanką. Czas, który tutaj spędzamy razem, to spędzamy na ogólnej wesołości. Będzie muzyczka. Ilona lubi gwiazdożyć. No kierowcę musimy sobie znaleźć. Nie chcę nic mówić. Gwiazda jest tylko jedna. Gwiazda jest tylko jedna. O. Ja. Tak? Gwiazda jest tylko jedna i to jestem ja. Nie. W tym zestawie królowa jest jedna. Jadę. Po szkole zaraz wyszłam za mąż. No i ja stwierdziłam, że ja chcę sobie salon otworzyć, a to troszkę pieniędzy kosztuje i właśnie rodzice mi dali na otworzenie tego salonu, nie? Pieniądze. No, ja też bym tak chciał. Wszystko na talerzu, pod nosem. Ja bym tak nie chciał. Dlaczego byś nie chciał? Nie chciałbym. Wolę sobie ciężką pracą, cegiełka po cegiełce, budować. Małą łyżeczką. A do syta. Ojenka. Wpadki fryzjerskie. No, staramy się, żeby tych wpadków... A ja bym chciał wszystko mieć na tacy. Ale niestety moi rodzice nie są bogaci. Niestety. Pytałem się swojego ojca kiedyś, czemu on jest bogaty. Tak, a później sobie przypomniałem przecież, że ja nie mam ojca. No ale nie jest bogaty, niestety. Wypadek nie było, ale już jeżeli się zdarzą, to robimy tak, żeby klientka myślała, że to tak miało być. To wszystko w żart, przekręcam to. Nie, ucho odrośnie. Skoro teraz ta pani właścicielka się śmieje, to ja coś czuję, że później ona będzie płakać, jak przyjadą chłopacy. Tak będzie. Ma rację, no ucho nie odrasta. Jak w każdym salonie są jakieś problemy. Dużo osób właśnie wyjeżdża do miasta, bo twierdzą, że w salonie w mieście tam lepiej obcinają, lepiej układają włosy, że na wioskach nikt nic nie potrafi. O, Jenka. Ale ciekawe, czy się zastanowiła, że to może przez to, że ona nie robi tak, jak powinna, jeżdżą do dużego miasta? No bo mi by się na przykład nie chciało jechać specjalnie do fryzjera, jeżeli na miejscu miałbym dobre miejsce, do którego zawsze mogę pójść, tak? Tu się z nim zgadzam. Ja mieszkam dosłownie 400 metrów od fryzjera
i mi się nie chce chodzić do fryzjera. Co dopiero ci ludzie z tej wsi muszą czuć, żeby jeździć do dużego miasta. Nie wiem, ile jest z Liniewa do dużego miasta, no ale na pewno nie jest mało. No coś musi być tu jakieś drugie dno. Uważam, że jak Tomek z Andrzejem do nas przyjadą, oni nam wytłumaczą wszystko i nasze problemy się rozwieją i będzie wszystko idealnie. Wiem, Tomek, zapomniałem. Naszych magicznych różdżek. No jak mogłeś ich nie wziąć? No nie wiedziałem, że będą potrzebne, że ktoś będzie oczekiwał cudów. Ale jak mogłeś zapomnieć tych różdżek, no... Andrzej! Niestety czasu jest za mało. Andrzej, czyli nasz fryzjerski Harry Potter, po różdżkę już nie zawróci. Czy uda się zrobić fryzjerską rewolucję bez magicznych zaklęć? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Co, tak będzie sobie stały? Tak. Kobieta za ladą. I się przygląda. Dzień dobry, Tomasz. Ania. Dzień dobry. Ania. Tomasz, cześć. Ja się rozbiorę. Tak. Tego zaczniemy. Super. Dziewczyny. Jesteście tutaj monopolistkami. 5000 mieszkańców, ani jednego salonu więcej. Czy wszyscy przychodzą do was? Nie. Masz plusa za szczerość. Chcielibyśmy się czegoś nauczyć, zobaczyć, a że nie mamy. Kiedy byłaś ostatni raz na szkoleniu? Jakie techniki? Poczekaj. Raz w życiu w zeszłym roku. Raz w życiu w zeszłym roku. Mhm. Raz w życiu, a jest fryzjerką od 25 lat chyba. Więc to jest masakra. Raz w życiu, stop. A ona w ogóle jest fryzjerką, czy nie? To jest fajne pytanie. Ile lat jesteś fryzjerką? Ogólnie to jestem 16 lat fryzjerką. No to... Jak z Iloną? Ze strzyżenia szkolenia nie miałam. Nie byłam na szkoleniu. I co panowie zatkało? Miejmy nadzieję, że klientka, która żwawym krokiem zmierza do salonu, strzyżenia nie potrzebuje. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem po takiej kuracji troszeczkę włosów, bo one były dosyć tak mocno zniszczone i chciałabym coś z nimi zrobić. Poddałabym się... Najlepiej jest ciąć do zera i odrosną nowe, zdrowe włosy. To jest moja rada dla pani jako prawdziwy fryzjer z doświadczeniem 48 lat. Tak najlepiej będzie. Nawet takiej drastycznej zmianie, ale nie wiem, czy pani mnie przekona. Okej, tak? To zapraszam. No ja bym zrobiła dalej jasne, bo pani jest ładnie w jasnym kolorku. Ciemny nie wszystkim pasuje, ale ja widzę, że panią to odmładza. Taki ten jaśniutki kolorek. Byśmy pasemeczka jasne zrobili, a skrócenie włosków... 4 miesiące już z zamiarem chodzę, żeby je skrócić. Jeżeli pani się nie czuje na taką fryzurę, to proszę mi je odświeżyć. No ja bym proponowała bardziej odświeżenie, nie skracanie radykalne. To poczekam dalej. Może pojadę do innego miasta. Też. Do innego fryzjera. Do innego fryzjera. Do innego fryzjera. Najlepiej w ogóle do Warszawy, bo przecież w Warszawie najlepiej strzyżą w całej Polsce. Wszyscy o tym wiedzą, nie? To jest Warszawa, wszystko w Warszawie najlepsze. Ja się boję pani skrócić włosy. Jenka. O, Boże. Działaj, działaj. O, Jenka. Ilona działa, a do salonu zbliża się następna klientka. Dzień dobry. Dzień dobry. Słucham panią. Zależy mi na odświeżeniu włosów. Rozbierze się panie, zapraszam na fotel. Więc chciały pani odświeżyć kolor? Tak, chciałabym odświeżyć w ogóle wygląd, tak. No 10 miesięcy temu urodziła mi się córeczka, od tego czasu w ogóle nie byłam u fryzjera. Mhm. Taki w sumie kolor jak... Kurde, ta pani 10 miesięcy nie było u fryzjera. I jak ona ładnie wygląda. Ja się boję wyobrazić, co by było, jakbym ja nie był 10 miesięcy fryzjer. Przy to by była masakra. Ja bym wyglądał jak Menel Arek, który mieszka tutaj obok mnie. To jest masakra. Ja, poczekaj, kiedy ja byłem? 2 tygodnie temu, jak ja już wyglądam. Naprawdę zazdroszczę kobietom, że w sumie nie muszą wchodzić do fryzjera tak często tak jak ja. Jak pani ma, bym proponowała. Czyli zrobimy odrost pod pani naturalny kolor i w to wpleciemy kilka refleksów jasnych. Mhm. Tak? Dobrze. Czekaj. Daj tą paletę, proszę. Kręcaj. Ej, co jest? Jak oglądałem pierwszy sezon właśnie Ostrego Cięcia, to oni sami przychodzili z taką paletką jeszcze i mówili: weź, zobacz, tutaj to, ta kolor, taki kolor. A teraz on to wyrywa jej z rąk i wyrzuca. O co mu chodzi teraz?
Bo ja nie rozumiem, coś się zmieniło na przestrzeni lat, czy co? Tak sobie bez. Jesteś profesjonalistką, tak, więc radzisz ja sobie nie bez. Ja jestem profesjonalistką. A kim jesteś w takim razie? To co ja robisz tutaj na miejscu? Nauczyć. No to ja cię nauczyłem. Wyrzuciłeś paletę i mi teraz mam z głowy. No to ja bym proponowała tutaj popielaty odcień, bo moim zdaniem to są popielate odcienie włosów. Proszę. Ja nie jestem w tym dobra w koloryzacji ogólnie. A w czym jesteś dobra? W wydawaniu paragonów i kasowaniu klientów. W tym ona jest najlepsza. Tak szczerze? Tak szczerze, to jestem kucharzem, a nie fryzjerem, a tylko pracuję tutaj tylko po to, żeby pomóc mojej koleżance. W małych rzeczach. Czemu tak mówisz? No bo tak jest. Ale chcę. No to może już jest też jakiś dobry początek, jak ktoś chce, nie? Bardzo. Samimi chęciami daleko nie zajdziesz. Również są potrzebne umiejętności. Mi się nie podoba to takie mówienie o tym, że nie, nic że nie potrafisz. Taka... No. No, mi też nie. Chciałabym więcej umieć, żeby tym klientom coś więcej zaoferować. I właśnie o taką Polskę walczyliśmy. O taką wypowiedź. No, staram się. Wiesz co, ja sobie tylko tak, ja sobie tylko pozwolę zerknąć na pierwszą polę, którą zainstalowałaś. Jeszcze nie jest rozwieśnione. Nie, ja sobie byś kiedy... Dobra. Jeszcze nie są białe. One nie mają być białe, zmyj to proszę cię. Zobacz, zobacz co się dzieje z włosem. Znaczy włos się ciągnie. Włos się ciągnie. Widzisz jaka jest? Mhm, tak. No nie mogę dopuścić jednak, żeby te włosy odpadły. Niech pani już te włosy ściąga tam. Wszystko tak zdjąć. Tomkowi cisnął się na usta inne słowa niż ojenka. Ania, co ty robisz? Powiedz mi, co ty robisz teraz? Odrost nakładam i chciałam na... Jak go nakładasz? No na odrost, a jak mam nakładać? No ale gdzie go nakładasz? Z tyłu, a nie z przodu? No ja się uczyłam w szkole, że się z tyłu zakładam. No i bardzo dobrze się uczyłaś. No. Robisz to najlepiej na świecie, bo wszyscy zaczynają od przodu. Ja już myślałem, że naprawdę źle to robi. On tak to, z taką złością to powiedział, że ja naprawdę myślałem, że ona robi źle to. Ja już się aż wystraszyłem, mówię, kurde, na samym początku już się zjeba. Ale jednak nie, jednak idziemy bardzo dobrze. Przodu. Tak? Tak. No, to no tak właśnie. Wiesz, Tomek? Może byś ją pochwalił. Ja mam tu naprawdę duże zmartwienie, więc zachwalenie zostawiam tobie. Ja bym chciał sprawdzić tylko, sprężyć coś tych włosów. Ja bym teraz na miejscu Tomasza, żeby wystraszyć tą kobietę, bym zrobił tak, o ja. O, co się dzieje? O, kurde. Pierwszy raz coś takiego widzę. Żeby klientka się mega wystraszyła, a później powiedział, nie no, żartuję, proszę panią, jest mega fajnie. Ej, naprawdę jest źle. Czy ta laska właścicielka teraz spaliła włosy tej kobiecie? W sumie kiedyś też robiłem sobie koloryzację włosów, tam 5 lat temu już prawie. I miałem białe włosy. Nawet ja bym powiedział, że to nie były białe, to były bardziej takie żółte nawet, to miałem tak zniszczone, tak spalone, że to jest masakra. I ja wtedy siedziałem u fryzjera i mówię do tej pani, szczypnij mi mocno głowę, czy tak ma być? A ona do mnie mówi, wszystko jest okej. I sobie dalej piła kawę. No i później się okazało, że miałem mega spalone włosy, miałem na głowie kalafior i to była tragedia. I ja już się chcę teraz znów zrobić sobie koloryzację, ale ja się boję iść do jakiegokolwiek fryzjera. I się właśnie zastanawiam, czy nie pójść sobie do Tomasza i Andrzeja, tylko tam są tak wysokie ceny, że już mi się odechciało robić cokolwiek. Widzisz, co zrobiłeś z włosami? Jakby Tomek nie przerwał tego, włosy się rwą. Mogę coś powiedzieć? To jest... Ale... Ja nie jestem fryzjerką. Ja jestem z wykształcenia mechanikiem samochodowym. Śmieszne twoim zdaniem? Ja... Pytam się, czy to jest twoim zdaniem śmieszne? Nie, to nie...
może trochę? Mnie to bawi, szczerze mówiąc. Więc tak trochę, trochę jest śmieszne. Jest śmieszne, ale to ja... To wyjdź stąd i się ogarnij. No, dobrze. Przyjdź dopiero, jak będziesz poważną osobą. Ale Andrzej, to ona jest tu królową, a nie ty, więc ty wyjdź i się ogarnij, jak będziesz poważnym człowiekiem, to wtedy możesz wrócić. Pierdolę. Nie wierzę w to. Użycie wody o 12% stężeniu, która najsilniej rozjaśnia włosy, nie było najlepszym posunięciem Ilony. Używa się oczywiście takich stężeń wody, bo one są też stworzone po coś, ale, ale to... Ale w najsłabszych miejscach, no nie odtąd się powinno no. ten balejarz zaczynać po prostu, no. No, ta pani na pewno się zna. Teraz tylko podtakuje, bo teraz jest mądra. A wcześniej nie mogła tego powiedzieć? Tu są włosy najsłabsze. Już? No, już. Albo podejdziesz do tego wydarzenia bardzo poważnie, albo za chwileczkę po raz pierwszy raz w życiu zakończymy. Uderzy cię. Nie no, on teraz tak wszystkich straszy, ale tak stąd nie wyjdzie, ponieważ ma kontrakt, musi odrobić swoje i tyle. My nagrywanie programu. Bo dla mnie nie jest to racjonalne, co ty w tej chwili robisz. Bo ja nie pozwolę na to, żeby kogoś skrzywdzić. Tym bardziej pozbawić go włosów. No mam zdziesiątkowane już, co pani teraz myśli zrobić. No właśnie teraz. Teraz na miejscu pani ja bym zrobił tak, że te włosy wszystkie na zero i odrosną nowe, świeże, twarde, piękne włosy. I ta pani by jeszcze przyszła do mnie i by jeszcze dziękowała mi. Teraz myślę, bo na pewno tak pani nie zostawimy, musimy kolorek nałożyć inny. Na to kolor chce pani nałożyć? One są tak przetrawione, że ja nie wiem, czy tam kolor złapię. I nie stać mnie, żeby teraz przez 2 miesiące w czapce chodzić. Ja nie lubię w czapce, ja nie mam twarzy do czapki. Ja bym na miejscu pani fryzjerki bym powiedział, to jeżeli panią nie stać na czapkę, to ja pani kupię tą czapkę. Albo jakąś kurtkę z kapturem. Żeby, jeżeli pani nie ma twarzy do czapki, to kaptur na głowę. A jak nawet założę czapkę i teraz bym chciała kosmyki wyjąć, to one mi będą spadały. O, ja już to czuję. No a... Ta właścicielka w ogóle ma wszystko w dupie. Ona ma bekę z tej pani, naprawdę. I w sumie też mam bekę z tej pani. No, ona wiedziała, na co idzie. Ona wiedziała, że idzie być podstawionym klientem dla Andrzeja i Tomasza. Więc ona teraz nie ma na co narzekać. A co pani proponuje? Że co ja proponuję? Ja chyba wyjdę. Pomożecie? Wyjść pani? W Liniewie jest tylko jeden salon fryzjerski. I to właśnie w nim przed chwilą rozpoczęła się prawdziwa fryzjerska katastrofa. Ciekawe, czy strzyżenie w wydaniu Ilony okaże się równie spektakularną klapą. Co masz do zaproponowania pod względem strzyżenia? Ja bym włoski wystopniowała coraz wyżej, żeby nie były takie ciężkie, takie obciążone. Proszę bardzo. O jęka, dobra. Jeszcze raz. No a teraz tak, wytłumacz mi jedną rzecz, bo tak? Ja bym chciał to zrozumieć, bo to mnie inspiruje bardzo, tak? Tak. Tu wyciągasz włosy tak, a tu wyciągasz włosy tak. Ale zawsze jest dobrze. Ja obcinam i wtedy zrobię tak wszystkie i moim zdaniem jest dobrze. Okej. Czyli to jest technika na dobrze. Że jest zawsze dobrze. Okej, że jest zawsze dobrze. Jak pani włoski w domu suszy? Nie suszę niczym. To odwijemy włoski od nie. Skóry. Co pani powiedziała? No, że sobie... No? Same wysychają w domu. Jeżeli pani nie modeluje szczotką w domu włosów, to chyba nie ma sensu modelować, prawda? No, nie ma sensu. Zostaw to na razie. Nie cuduj tam z tymi swoimi paluszkami. Muszę je podnieść troszkę, pomasować. Możesz tak. Nie cudować. Dobra. Ja mam naprawdę wrażenie, że człowiek do ciebie mówi,
jak grochem o ścianę. Klient do ciebie mówi o swoich potrzebach, o tym, że zna swoje włosy, wie, co lubi, czego nie lubi. Boże mój drogi, postaw się proszę cię na moim miejscu. Jak można ci pomóc, jeżeli ty nie słyszysz, co się do ciebie mówi? Nie słyszysz klienta, nie słyszysz mnie, słyszysz tylko swoje głupie teorie. I zaczynam widzieć, dlaczego ty nie masz tutaj klientów. Ja zaczynam to wszystko widzieć już. Co ja mam zrobić? No, pomóc mi. Skończyłaś strzyżenie? Tak. Bardzo fajnie. Chcę, żeby cała Polska zobaczyła strzyżenie, które nazywa się Zawsze Dobrze. Przypadkowo wybieram włosy. Tak? Zawsze dobrze. To nazywasz strzyżeniem? Chciałbym, żeby pani zobaczyła, co jest z tyłu. Podoba się to pani? Nie. Dziękuję. To jest tragedia takich białych, to ja nie uznaję włosów. Ja bardzo panią przepraszam. Ja nie mam 15 lat. Ja to, co mogę z naszej strony, w imieniu moim i Tomka powiedzieć, to... To najlepiej, żeby pani tu więcej nie przychodziła i zalecamy zmianę lokalu jak najbardziej szybciej. I jutro niech pani nie przychodzi, bo my pani już nie pomożemy, bo nam się nie chce. Na pewno się zaopiekujemy pani włosami w dniu jutrzejszym. Dobranoc. Dobranoc. Chodź, chodź tutaj do mnie. Ten salon... To jest efekt twojej ciężkiej pracy, czy ten salon dostałaś? Rodzice mi pomagali, żeby go wyposażyć. Taki prezent weselny dostaliśmy. No i teraz mi się wydaje, że nawet jeżeli nie ma klientów, nikt nie przychodzi, ona tym się nie przyjmuje, ponieważ wie, że mama albo tata pomoże jej. I że wszystko będzie okej, i że ona tylko pracuje, żeby pracować. No i właśnie przeważnie coś takiego to źle prosperuje, albo w ogóle nie działa. Jaki masz cel w prowadzeniu tego salonu? Czyli tak po ludzku mówiąc, dokąd brniesz? No, żeby o mnie dobrze mówili, że dobrze obcinam, że dobrze farbuję. No, ale teraz się nie chcesz uczyć. Ty masz wszystko w dupie. Ty odpowiedziałeś, że byłeś... Nie, ona w ogóle nie była żadnego razu na żadnym szkoleniu. Co to jest? To jest masakra. Tego bym chciała, nie? Żeby klienci mnie tak postrzegali. A teraz tak nie jest? Nie czuję tego. To człowiek ma czasem takie chwile, że... Mówi, czy ja dobrze zrobiłam, że jestem fryzjerką. Nad tym można popracować, nie? Chodź. Dam radę. Dać radę musi przede wszystkim Ilona. Udowodnić, że to, co dostała od rodziny, nie zostanie zmarnowane i zapracować na renomę swojego salonu. Tego nie dostanie od nikogo w prezencie. Co mam powiedzieć na to strzyżenie? No prawda. No ale co byś chciała usłyszeć? No, że jest dobrze. Bo jest dobrze. No to dobrze. Ty naprawdę, Ania, nie wierzysz w siebie? Ja nie mam się do czego doczepić. Włosy są wysuszone bez szczotki, są wysuszone w sposób naturalny. To jest oczywiste, że one gdzie nie idzie się wywiną. Natomiast ogólnie linia cała klasyczna, klasyka, sama w sobie jest najtrudniejsza. No i teraz na miejscu Andrzeja i Tomasza bym powiedział tak. Ilona, ty teraz jesteś sprzątaczką, a ta druga pani jest szefową w tym salonie. Koniec. Ty sobie z tym poradziłaś od tak. Więc jak cię złapię, jak tobą począsnę w pierwszy dzień... Nie tak mocno, proszę mnie trząść. Dobrze. To tak go cię począsnę. A nie tak. A jak? Wcale. O. Dziękuję. No Ania, no ostatnio ma problemy. No jestem w trakcie rozwodu. Mąż był jaki był. Zamiast chronić, to się okazał... katem. No wstrząsał mną, szarpał mną. To są takie po prostu rzeczy, których nie dam rady przeskoczyć. No i taka jest moja przykra sytuacja rodzinna. Powiedział ci ktoś kiedyś, że ty jesteś naprawdę bardzo mądrą, utalentowaną osobą? Czasami mi się zdarzy. Ale ty jesteś, Ania. Staram się wierzyć. Ładniej pracujesz.
dajesz klientowi poczucie bezpieczeństwa, co dla mnie jest absolutnie najważniejsze. Praca jest dla mnie ogromnie ważna. Dała mi poczucie wolności, niezależności. Mam nadzieję, że, no, że uda mi się dalej osiągnąć te moje takie małe marzenia. Ja również wierzę, że tobie, pani Aniu, uda się spełnić swoje marzenia i że w ogóle tobie się uda otworzyć swój własny salon. Ponieważ ty jesteś naprawdę zdolną fryzjerką, fajną fryzjerką. No, jeżeli ciebie Andrzej pochwalił w pierwszy dzień, to naprawdę oznacza, że jesteś zdolną fryzjerką. Tomek, co kolor? To jest bardzo poprawne, bardzo zachowawcze, bardzo klasyczne. Natomiast no, brakuje tego czegoś... Takiej odwagi. Tak. Także panią zapraszamy na jutro. Dzięki śliczne. Dziękujemy bardzo. Ty dostałaś bardzo dużo. Dostałaś wszystko. Dostałaś życie. Dostałaś salon. I dlatego ona się nie chce rozwijać. Bo się urodziła w takiej rodzinie, gdzie nie trzeba było walczyć o życie, o przetrwanie, nie miała głodu. No i nie wie, co to jest walka o życie. Nie wie, co to jest jeść tego chleb na przykład. No i tak to przeważnie jest właśnie. Z takich ludzi właśnie później nic nie wychodzi. Dałaś dom, nie szanujesz tego. Nie jesteś pokorna ani dla klientów, ani do życia, które dostałaś. Nie rozwijasz się, nie szkolisz. Masz skarb przy sobie i to wielki skarb i to powinnaś cenić. I z tą myślą cię zostawiam do jutra. Dziękuję bardzo. Dzięki. Do widzenia. Do widzenia. No i powiedz mi, Andrzej, jak nauczyć ludzi pokory? Jak nauczyć ludzi pokory, a jak nauczyć ludzi tego, żeby wyzbyli się lęku? Trudne pytania. Trudne pytania. Mi się wydaje, czy Ilona jest trochę taka zdenerwowana to, że Anią pochwalili, a Ilona nie pochwalili. Taki widzę żal w oczach u niej. Jenka, no wiadomo, że bym nie chciała, żeby to tak wyglądało, że ja jestem, że nic nie potrafię. Przecież tyle lat pracuję w zawodzie i klienci wychodzą zadowoleni, a ja... Ale już nie wracają. Więc tu trzeba się zastanowić, czemu nie wracają. Jednak się teraz okazało, że nic nie potrafię. Mam płakać, czy się śmiać? Będziemy płakać ze śmiechu. Ale twierdzę, że chłopaki mnie czegoś nauczą i będzie teraz tylko cały czas coraz lepiej. Rzadko kiedy takie pochwały słyszałam na swój temat. Czuję się taka troszkę zauważona, że coś jest, coś potrafię, ale trzeba to doszlifować. To będzie długa noc dla Ilony i Ani. Dziewczyny muszą wiele przemyśleć i zebrać w sobie siłę do działania następnego dnia. Andrzej i Tomek wymyślili zadanie, które pozwoli dziewczynom rozwinąć swoje skrzydła. Wydawać by się mogło, że w starszych paniach, które w większości zamieszkują gminę Liniewo, energii brak. Nic bardziej mylnego. Po poranku Ilona i Ania poznają ich wielką siłę i charyzmę. To właśnie te kobiety mają zmotywować miejscowe fryzjerki do ciężkiej pracy. W końcu to ich potencjalne przyszłe klientki. Warto więc trochę lepiej je poznać. Zapraszam panie, proszę bardzo. Może dołączycie do naszej grupy? Pracują łokcie, oddychamy, kolanka. Tomasz by też mógł się do nich przyłączyć, a nie siedzi tylko i patrzy na nich. Przydałoby mu się też. I raz. Łokcie, pracują! Tyle wysiłku widziałam w tych paniach i one się starały, ja też się przy nich starałam i się od nich nauczyłam, że trzeba słuchać innych. Ważne, że się jest razem i się wspólnie do czegoś dąży. Z obrotem! Nauczyłam się dzisiaj ciężkiej pracy, wysiłku i tym, że jeżeli się chce, to można wszystko zrobić. Ciężka praca, wysiłek popłaca i ja też postaram się dać z siebie wszystko. Dziękuję za dzisiejsze zajęcia, to wszystko. Nieźle się zmęczyły, co? Popatrzcie się, to jest kolejny jakby etap tego, że żeby odnieść sukces, trzeba włożyć w to mnóstwo pracy. To jest także doskonałe miejsce do promowania swojego salonu. Wręczę wam teraz taki kupon, prezencik. Myślę, będzie idealny, także zapraszamy do Ilony i do Ani.
Jeszcze tylko pamiątkowe zdjęcie z naszymi dzielnymi kobietami i możemy ruszać do pracy. Zobaczymy, jak się zmienił salon. Ciekawe jesteście? Miękko. Ja bardzo, też jestem ciekawy. Bardzo. A ja jestem gdzie ja tutaj? Jestem bardzo ciekawa, ale to co? Bardzo ja też jestem ciekawy. O. Bardzo. No. No. O, wow. No. To z zewnątrz. Jak jest wewnątrz? Zobaczymy. Miękko. Miękko. Ja cię kręcę. My jesteśmy u nas. To nie jest u nas. Tak, Ilona, jesteście w swoim salonie, choć wygląda on teraz zupełnie inaczej. Po metamorfozie stał się przede wszystkim dużo bardziej przytulny. Jest jak dziwnie. No teraz robisz taki bardziej fancy, taki bardziej bogaty. Ładnie jest tutaj. Ja wam mówię, że chciałoby mi się tam teraz jechać, ale nie chce mi się jechać. Dobra, nie no. Ładnie jest. Ładnie jest, to muszę przyznać. Normalnie jakbym nie była u siebie. Się tak czuję, tak jak w domu, tak cieplutko jest. Piękny kolor ścian, nowe lampy i lepiej urządzony kącik wypoczynkowy całkowicie odmieniły surową i niejaką kiedyś przestrzeń. Super. Salon mi się bardzo podoba. Kanapa to już w ogóle. Będziemy mogły chyba tutaj spać po godzinach. Nie, ja cię kręcę. Myślę, że my też będziemy już inne po tej rewolucji. Dziewczyny, zaczynamy teraz chyba najprzyjemniejszą część, czyli część szkoleniową. Czas naprawić wczorajsze spektakularne błędy. Dzień dobry. Rodzaj strzyżeń, który ty wykonałaś, jest to rodzaj strzyżeń, który się nie da powtórzyć. Musimy się kierować wyborem takich technik strzyżenia, które są do powtórzenia, które dają przede wszystkim tym włosom dużo różnych możliwości. Będzie pani mogła i te włosy wymodelować i będą wyglądać jak $1 000 000, ale też jeżeli pozostawi sobie tak jak lubi, bez suszenia, to też będą wyglądać perfekcyjnie. A o to pani chodziło. Tak. Kąt 90 stopni, cieniowanie, które wykonam, będzie równomierne. Czyli tak naprawdę cały czas widzę, co robię, tak? Tak. Rozumiesz teraz? Tak, teraz już wiem. A ja mogę powiedzieć o tej fryzurze, że na pewno będzie dobrze. Voilà, będziemy robić kolor. Ja zrobiłbym blond, zostawiłbym blond, ale troszkę go ocieplił. Elegancko, z klasą. No, pięknie się świecą. No, zupełnie inne. Jeszcze nie miałam takiej fryzury. Bardzo dziękujemy. Włosy zostały skrócone i wycieniowane. Dzięki temu nabrały objętości. Ciepły kolor podkreślił urodę, a grzywka do... Z tyłu było widać różnicę, ale z przodu prawie żadnej różnicy nie ma i nie wiem. No, kolor może trochę jest inny, lepszy, ale tak to jest to samo. Jak była wredną babą, tak jest wredną babą. Dodatkowo uwydatniła ognisty charakter klientki. Dzień dobry. Na długości nie będę praktycznie w ogóle ich skracał, ale bardzo dużo spadnie im z górnej części. One się poruszą całe, będą bardzo dynamiczne i bardzo swobodne. Okej? Okej. O, super, idealne. No. O, to jest sposób. Czy najbardziej banalny sposób świata. Dziękuję, rozumiem się bez słów. Jak się czujesz? Jak strzyżenie, jak kolor? Jest duża zmiana. No i one... Ciekawe, czy będą miały się tak w domu uczesać, ale na pewno, bo włos sam leci, prawda? Tak, po prostu. Także bardzo mi się podoba. Dziękuję. Dzięki. Nowa fryzura młodej mamy to duża odmiana, której pragnęła. Delikatne refleksy podkreśliły naturalny kolor, a mistrzowskie cięcie sprawiło, że włosy nie będą wymagały układania. No... Tutaj było widać największą zmianę. To naprawdę jest ładnie, to mi się podoba i tak w ogóle kobieta. Teraz się zrobiła taka młodsza. Tak młodziej wygląda, ładnie wygląda. Tutaj Andrzej się postarał. No to co? Teraz? My? Teraz my. Tak, teraz wy. Włosy Ilony zostały mocno skrócone. Wygląda teraz znacznie młodziej. Również dzięki naturalnej koloryzacji. Totalną przemianę przeszła też Ania. Ciepły brąz pięknie współgra z kolorem jej oczu. Ale nasz. Tu mi się w ogóle nie podoba, to jest tragedia. Co pierwsza kobieta, co druga kobieta, to jest masakra. Nie wiem.
Mi się nie podoba, ale byłoby im się podobało. Te panie nie będą miały zbyt dużo czasu, by się nacieszyć swoimi metamorfozami. Już za chwilę czeka je ostateczny sprawdzian ich fryzjerskich umiejętności. Do Liniewa dojeżdża już samochód z gościem specjalnym na pokładzie. Dzisiejszą niespodzianką jest Maria Niklińska, absolwentka warszawskiej szkoły teatralnej, aktorka serialowa, filmowa i teatralna, wokalistka i autorka tekstów. Powiedz mi, czy włosy są ważną częścią twojego wizerunku? Bardzo ważne. Ja lubię długie włosy. Wzięło to się z tego, że jako mała dziewczynka miałam zawsze krótkie i marzyłam, że wreszcie jak dorosnę będę miała te długie, ja już się tego trzymam. I nawet takie wydawałoby się, że proste zabiegi, czyli podcinanie czy regeneracja są bardzo ważne, a nawet to podcinanie długich włosów też jest... Nie jest łatwe. Też nie jest takie łatwe, jak się wydaje, więc mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Dzisiaj całym zadaniem będzie zarządzać Ania. Ze względu na to, że zostałaś kilka razy pochwalona i rzeczywiście masz głowę na karku, chciałbym, żebyś tym zadaniem dzisiaj pokierowała. Nie, Andrzej, nie tak się mówi, tylko mówisz, dzisiaj pani Ania będzie zarządzać przy tym wszystkim, ponieważ pani Ania jest bardziej ogarnięta niż pani Ilona. I dlatego pani Ania dzisiaj robi fryzurę, a pani Ilona sprząta cały salon. Tak trzeba było powiedzieć. W całości. Natomiast pracować możecie obydwie. Okej? Okay? Odwróćcie się, nie przytulać, tylko odwrócić. Jak? Odwrócić w tamtą stronę twarzami. Tam? Tak. Dzień dobry. I teraz możecie zobaczyć. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Poznajecie? Cześć. Opiekujecie się Marią, ona wie, czego chce, a wy macie to zrobić najlepiej na świecie. My na was patrzymy. I zapraszam panią tutaj. I może kawusi pani by się napiła? Tak, poproszę kawkę. Dobrze, a ja się zapytam pani, jakie pani by miała od nas oczekiwania. Wieczorem mam koncert i wszystko już właściwie mam makijaż. Włosy też mam prosto umyte. Powiem, o co chodzi. Powiem, co było. Można jakoś krzywo umyć włosy? Ja myślałem, że włosy tylko się myje i koniec. To się okazuje, że prosto włosy się myje, jeszcze jakoś się myje. Człowiek codziennie się uczy. Co ja bardzo lubię na koncercie, jak jest burza włosów, jak jest ich dużo, ale chciałabym, żeby to nie były ładne fale. Nie, to żadne nie takie. Tak. Nie mamy dużo czasu. Życie aktorki wokalistki jest zawsze w biegu. No. Więc pół godziny. Mamy pół godziny max. No, Maria, chyba cię przyjmę na stałe. Ja już nie muszę iść. Określiła czas. To jest dobry czas bez mycia głowy na wykonanie takiej fryzury. Patrz, ona wykonuje pracę stacza. Czego? Praca stacza. Ona wykonuje pracę stażera. Dosłownie tak samo młodzi ludzie nieraz widzę stoją, tak? I tylko czekają, aż skończy ich czas, żeby iść do domu. Stania? Tak. Nowy zawód. Takie marzenie to było, zostać aktorką? No to było takie marzenie, które się szybko zaczęło realizować. Ja w dzieciństwie prowadziłam taki program 5015. Pamiętam. To się cieszę, ja wiem, bo to wiele osób pamięta i to była świetna przygoda, ale też praca. No a w sumie taka osoba, która też nawiązuje kontakt, jak druga jest zajęta? W porządku. Czyli praca zespołu. Praca stacza dzisiaj jest wybaczona. Oj, przepraszam. Maria jest bardzo wrażliwiona na takie rzeczy. Przepraszam. Ja nie jestem. Lubisz? A jak myślisz? Zostaw grzywki, nie. Czy to już jest ten moment? Tak. Przed czasem. No to dawaj, sprawdzimy to. Przed czasem? Miało być szybko, ładnie i na temat. Pozwolimy Marii ocenić. Dobrze. Ja zamknę oczy, powiedz jeden. Już możesz się oglądać. Że już. Bardzo proszę. Mi się wydaje, że to chyba nic się nie zmieniło, tylko zrobili loki i to tyle. W pół godziny robi loki, to chyba trochę za długo, ale ja się nie znam na włosach, na fryzjerstwie i tak dalej, więc decyzja ostateczna należy do tej pani. Zapraszamy ciebie do nas. Pytanie brzmi,
czy dajesz rekomendacje dziewczynom, czy też nie? Ta-da! Daję wam rekomendacje. Gratulacje! Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Cieszę się z tego, że wzięliśmy udział w tym programie. Czasami jest dobrze jakąś krytykę. No dobra, a zobacz teraz jeszcze dla was, czy salon fryzjerski Liniewo. Otwarty jest. Co jest? Czym on jest? Coś, no dobrze, fajnie, ja się cieszę, że jest otwarty. Ale co jest? Są opinie, ale są tylko 26 opinii. Czemu tak mało? Ale nadal, salon jest otwarty. Zamyka się o 16. Coś pięknego. A ja dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Na sam koniec nie zapominajmy zostawić łapki w górę. W opisie jest Instagram i Discord. To są rzeczy ważne, które potrzebujecie w swoim życiu. A ja się wam żegnam, ale tylko do jutra, bo jutro o godzinie 13 znów będziemy razem z wami oglądać Ostre Cięcie. Dziękuję i cześć.